Siema, tu Jacylinio, zapraszam Was do kolejnego odcinku mojej dobrej kariery, że tak powiem. Dobra, pokażę Wam od razu statystyki. Już jesteśmy w prawie połowie sezonu. 24 listopada. Dobra. Średnia ocena, najwyższą ocenę ma Carlos Fierro. 13 meczy, 3 z ławki, 14 bramek, 4 asysty. To był najlepszy transfer. Denis Apiach, 3 asysty, 7,73 ocena. Rafael Toloi, 5 bramek, 1 asysta, 7,58. Ocampos, 5 bramek, 4 asysty. Alessandrini, 4 bramki, 4 asysty, chociaż zagrał tylko w 6 meczach i 2 razy z ławki. No to nieźle, jak na takiego rezerwowego. Belhanda, 8 bramek, 6 asyst. Caveles, jak zwykle, najwięcej asyst w całym zespole. A najwięcej bramek ma Fierro, potem Belhanda. Germain, co jest najbardziej zadziwiające. 8 bramek. Ale brak asyst, to jest dziwne. No, Toloi, Ocampos, Verratti, Bakary Kone, Wallison, 5 meczy, 2 bramki i asysta. Barazit kontuzjowany, za dzień wróci. Dobra. Martin, coś widać, że nie ma zbyt dobrych ocen, ani nic takiego. No, o asystach. Caveras, potem Korgnet, 6 asyst wyjątkowo. Właśnie, i to wszystko widzicie. Zawodnik meczu, Caveras, Belhanda, Fierro. Najwięcej meczy, Caveras oczywiście. Ci w ogóle jeszcze nie grali. No, nie ma, nie pójdzie na wypożyczenie. Dobra, terminarz. Pokazywałem mecz Panathinaikos 2-1. No i... No, jestem zadowolony. Chociaż miałem, no powiedzmy, łatwy terminarz. Potem się zacznie gorzej. Dobra, 4-1 na wjeździe. Germain, Samobój i Wallison. Właśnie dwa gole strzelił w ostatnich 2 minutach meczu. Ajaccio, Bakary Kone i Fierro, 2-0 wygrane. Dynamo Kijów, to w ostatnich minutach strzeliliśmy na 3-2. Belhanda wtedy strzelił. To się udało na wyjeździe. Właśnie, trafiłem do grupy G. Jakieś HJ-ka z Finlandii, Sparta Praga i Dynamo Kijów. O, derby Nancy, 2-0, gol Alessandriniego i Germaina. Germain strzela dużo w lidze, a Fierro w pucharach. Nicea, derby Lauzurowego Wybrzeża. 3-0 wygrane, tamci nie mieli nic do powiedzenia w zasadzie. Dokładnie. Największa frekwencja na derbach, 18 tysięcy miejsc. Sparta Praga wygrana 4-1 bez problemu. Germain, Bakary Kone, Ocampos i Rochenbach. I teraz łatwo się domyśleć, Rochenbach zajebał piękną bramkę. No, Sparta Praga, jeden celny strzał, jeszcze na dodatek bramka. Jak zwykle mniejsze posiadanie piłki. Mandalowski mnie ostatnio wkurzył, bo albo gra słabo, albo łapie kartki właśnie. No. 6,70, 7,0. No, 5,8 właśnie na Dynamo Kijów. Nie gra zbyt dobrze. Grał lepiej w tamtym sezonie. Dobra, pokażę Wam bramkę od Fabio. Bo jak wiecie, pewnie, no domyślacie się, zajebał niezłą bombę znowu. On w ogóle wszystkie bramki, co strzela, to z dystansu. Przypomniał mi się piłkarz z reprezentacji Niemiec, Thorsten Frings, w 2006 roku na Mistrzostwa Świata. Też zawsze strzelał takie bomby, że to niemożliwe. Dobra, nagramy, tak? Zobaczymy, jak to pokaże. Najwyżej do lagi, trudno. No i okienko. No, cały Fabio.
Dobra, następny mecz. Tuluza. No i tu przegraliśmy. 1-0. W końcu przegrać musiałem, a bałem się tego meczu na wyjeździe. Jest trudny. To jest mocny rywal, zawsze. No wystawiłem trochę rezerw, żeby tamci wypoczęli zawodnicy. Karaz, bohater meczu. Chociaż przegrałem. Wallison. No, wszyscy zagrali słabo, nie oszukujmy się. Wystawiłem trochę rezerwowych, trochę z pierwszej. No właściwie cały. Nie grał Toloi. Nie grał Verratti. Nie grał Martin. Nie grał Germain ani Fiero. Trudno. Potem zagraliśmy na naszego rywala, który też awansował z drugiej ligi. Lehar. 2-0 bez problemów. Dwa celne strzały mieli przeciwnicy. German dwie bramki i Dirar kontuzjowany na 3 tygodnie. Dobra, następny mecz właśnie na ten klub z Finlandii. Juli zagrał pierwszy mecz i w pierwszej minucie strzelił bramkę i Fiero w ostatniej minucie. Tak. Śmiesznie się złożyło. Miałem wyjątkowo większe posiadanie piłki. Tutaj był bardzo śmieszny piłkarz, jeśli chodzi o imię, nazwisko. Castriot Castrati. Jak to zobaczyłem, to nie umiałem ze śmiechu wytrzymać. Jakby ktoś szukał talentu, to polecam, bo widać, już można mu zaproponować kontrakt. Kontrakt na pewno przejdzie do tych słabszych klubów. Nie jest zły, młody. A nieważne. Następny mecz na Troyes. No i tutaj był pogrom, oni są bodajże przedostatnim miejscu w tabeli. 6-2, Verratti, Belhanda hat-trick, na Barazit i Fiero. Potem zagraliśmy na Nancy, Ocampos i Fiero. Olympique Lyon, tu zremisowaliśmy, chociaż Olympique nie ma zbyt dobrej formy. Ale już trudno. Byle jeden punkt. Potem znowu na ten klub z Finlandii, no i Fiero ich zniszczył. I Ocampos. Potem zagraliśmy na Evian. Albo jak to się czyta, ja czytam tak jak myślę i tyle. No i tutaj słabiutko, 1-0. Alessandrini strzelił gola. Byli zmęczeni, sami zobaczcie, 4 listopad, 8 listopad, 11 listopad, 14 listopad. Właściwie co 3 dni. 3-4 dni, no to. 4 dni. 3 dni. I 3, no to sami panowie rozumiecie. 1-0 wystarczy. Potem zagraliśmy na arenę. No i 2-1. W ostatniej minucie Wolf strzelił gola z główki po rzucie rożnym od Cavelasa. No i dzisiaj wam nagram mecz na Olympique Marsylię. Znałem życie, przegram, bo ten zespół mi wyjątkowo nie leży. Już ani nie mówię, jaki będzie potem terminarz. Lille, PSG, Montpellier. No i trafiłem niestety na PSG w Coupe de la Ligue. No i mam pecha. Puchar Francji to nie ma jeszcze. Awansowaliśmy z grupy już. Tak samo jak Dynamo Kijów. No zniszczyliśmy z Dynamem grupę. Nie ma się co dziwić. Obrońcy tytułu Napoli. Ligę Mistrzów chyba wygrała Barcelona. 3-0 z Realem w finale niestety. Ja kibicuję Realowi. Dobra. Nie wiem. Czy mecz od razu, czy... A, ligę. Tabela. Zajmuje 2. miejsce, ale PSG ucieka. Mają przewagę punktową już 6 punktów. Punktów przewagi. Teraz gramy właśnie na Marsylii i to będzie mecz o utrzymanie 2. miejsca. Albo na ucieknięcie na 3 punkty więcej od Marsylii.
Lyon już na szóstym miejscu. No, Troyes jest ostatnie, Evian przedostatnie, Ajaccio. O, graliśmy już na, na te słabsze zespoły. Ale właśnie teraz będzie Montpellier, Lille, Marsylia, PSG. I będzie strasznie trudno. O, form bramki to PSG. Zresztą nie ma się co dziwić, jak mają Pastore w składzie. To nie dziwię się, że tak dobrze grają. No, w bramkach German 7. Aż dziwne. Nolan Rooks przeszedł z Lille. Obraził się na klub. 8 bramek już strzelił. Teraz za 2,4 miliona przeszedł do Saint-Étienne. Ale nie potrzebuje napastników, więc już trudno. Dobry jest, ale mam innych. W asystach nie ma jeszcze Cavelasa. Benoit Tremolucinas? Nieważne. Hazard właśnie, mój ulubiony zawodnik belgijski. Dobra, przejdźmy do meczu. Zagramy. O Jezu. O, nie ma tego. Ajewa. Bo to są bracia Ajew, to nie ma chyba tego lepszego brata. O, to jest słabszy brat. Jeszcze jest chyba Andrew. André Ajew. To dobrze, że grzeje ławę, bo jest dobry. Gra Traore jakiś. No, też słaby, aż tak nie jest. Z Oser przeszedł. Vladimir Weiss i Remy. Remy w reprezentacji strzela bardzo dużo bramek. Francja jest w ogóle u mnie pierwsza w rankingu FIFA. Wyprzedzili Hiszpanów, ponieważ wygrali z nimi na Euro 2012. Dobra, poproś o radę. Jedziemy. Trzeba pokryć. Napastnik. Nie no, damy lepiej normalny, bo będzie rzut karny. Dobra. Pokażcie mi, co potraficie. No i sam widzisz, jakiś ziomek mi napisał komentarz. Mów, motywuj tak, żeby właśnie... A nie, co ja? Kurwa, sorry. Miałem zaznaczyć, że wierzę w twoje umiejętności. Ja już myślałem, że coś innego. A to ziomek, jednak masz rację. Dobrze mi doradziłeś, powiedzmy. 5 zawodników. No, sam widzisz, że to tak nie działa aż dobrze. Chociaż mogło być gorzej. Dobra, jedziemy. Najwyżej przegramy. Wierzę w tą trójkę. W czwórkę właściwie zawodników. Zmienimy kamerę, bo zapomniałem. Jedziemy, kuleczki kochane. To jest najlepsza kamera według mnie. Nie lubię tych 3D. Co no chyba, że bramkę obejrzeć. Zagramy może lepiej. Kontrola. Bo będzie kontra i będzie przejebane. Kurwa, Remi. A je właśnie. Dobrze, że był pokryty, bo by wszedł do środka i by było. Co jest? Ja już myślałem, że kontuzja. Nie krakać. Vladimir Weiss, spalony. Vladimir Weiss, syn selekcjonera reprezentacji Słowacji albo Słowenii teraz, nie wiem. Słowacja raczej. No, co jeszcze? Kurwa, nie no. Kosemans, dobrze. Został powołany do reprezentacji Belgii. Składałem ofertę, bo wyrzucili tamtego trenera, selekcjonera reprezentacji Belgii. Niestety nie przyjęli mnie jako selekcjonera, nie wiem dlaczego. Myślałem, że bez problemu mi się uda, ponieważ już mam sukcesy, wygrałem drugą ligę w końcu. Nie jestem jakimś słabym menedżerem. Jestem w miarę znany. Teraz sukcesy w pierwszej lidze, ale wyśmiali mnie.
Idioci. Ale to już trudno. Teraz Martin, ale nie trafi w bramkę. Myślałem, że przejmę reprezentację Belgii i poprowadzę ich na Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku. No, mecz jest bardzo ciekawy. Żartowałem. No, Marsylia, no, Weiss, to jest zawodnik mocny i teraz nie. Znowu pudło. Skojarzyła mi się Hanka Mostowiak. Teraz Bandalowski, kurwa, nie. Znowu czerwoną dostanie. Nie. Dobra. Trzeba zagrać inaczej. Zrobimy piłka do podania do nogi. I szersze pole gry. O, dobrze. Może teraz będzie gol. Kurde. Kurde, nie. Kurwa, 1-0. No i wdupiamy. No, remis, kurwa, szczelił. Weiss, bardzo dobry. Okona jest za wolny jednak. No i nie pokrył go Bandalowski, no, oczywiście. Kurwa, szybciej teraz, na 1-1. Ja chcę remis chociaż. Teraz znowu Weiss, ja pierniczę. Dobrze gra. Ja pierdolę. Nie wdupiamy. Cavelas. Chuj. Chuja gramy. Znowu w dupie na Marsylię. Dobra, może się uda. Na remis 2-2. Chociaż wątpię. Szkoda. Prawie. Dzięki Bogu. No co kurwa. Remi na spalony był i tak, ale dobra. Kurwa, nic nie grają. Teraz kontra. Fiero. Jest 2-1. Dzięki Bogu, chociaż tyle. Nie przegramy do zera.
Fiero, sami widzicie, gra zajebiście. Popatrzcie, z jakiego mieca w ogóle strzelił. Zajebał bombę. Dobra, 2-1. Szybko teraz, na 2-2. Wierzę w wasze umiejętności. Wpuszcza piacha. Ła, piach, nic nie gra. Co ja mówię? Bandalowski nic nie gra. Znowu muszę go pierdolić. Verratti tak słabo, Jezu. To się nie zdarza. Ale damy tak, tak i srak. Kogo by tu jeszcze? Belhanda jest zmęczony. Savelas 5:40, Jezus Maria. To jest niemożliwe. Wiesz, Kurzawa nie da rady. Savelas może jebnąć jeszcze asystę. Kone też nic nie gra, nie wiem dlaczego. Dobra, jedziemy. Pomoc nie gra źle, sam akcja się jakaś może. Obrona jest dziurawa jak ser szwajcarski. Dobra, 70 minuta. Dobra, teraz kontra. Ale kurwa, nie po tej stronie. No i Bandalowski, no to jest kurwa kaleka. No ja pierdolę. Spóźniłem się ze zmianą. Kurwa mać. No Bandalowski, ja nie wiem co on odpierdala. Nie wiem. No i teraz już zmiany są na chuj potrzebne. Już nie są. O, 3-2. Chociaż tyle. Jak już dupić to, ale sami widzicie, jakbym się nie spóźnił ze zmianą, to by już remis. A tak w dupie. Dobrze, mówiłem, że Savela zrobi asystę. Wyczułem to. Dobry obrońca lewy. Jakbyście poszukiwali lewego obrońcy, to go kupujcie. Nie będziecie żałować na pewno. Teraz. Kurwa, ale zamieszanie. Ja pierdolę, jak? Kurwa, co to było? Co i teraz będzie 4-3? co by pomyśleć o tym meczu? No przeżnęliśmy. Dwa celne strzały na bramkę. Nie, coś czuję, że ciężko będzie walczyć o mistrza. No i wjebaliśmy. Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Raczej. No i przegraliśmy. 4-2. Teraz musimy wygrać jakieś te dwa mecze. Ten mecz jakiś z jakimś właśnie z Montpellier, z Paris Saint-Germain albo z Lille wygrać, bo to są jednak faworyci do mistrzostwa. No. Trzecie miejsce. Póki co.
No, strzeliliśmy te dwie bramki. Te 4-2 to nie ma aż tak źle. Lepiej to niż 4-0. Obrońcy zjebali. Marsylia to jest dla mnie bardzo trudny przeciwnik. Jakoś nie umiem na nich dobrze grać. Właśnie, obejrzymy zasady, gdzie się to. Dwa zespoły awansują do UEFA Champions League. Aha, i trzeci zespół do czwartej rundy eliminacji. O, dałem jako cel awans do Europa, do Ligi Europejskiej. No to bez problemu, myślę. Cztery, pięć. Chociaż nie wiadomo. Mamy ładną przewagę nad czwartym zespołem. Dobra, to będzie wszystko. Transfery. Dobra, nie ma co przeciągać. Trzymajcie się. Dziękuję za obejrzenie filmu. Narka.